Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich Państwa radnych, naczelników, panie z Kancelarii Rady Miasta, Państwa z obsługi, którzy zapewniają nam transmisję obrad na dzisiejszej sesji Rady Miasta Kalisza. W chwili obecnej poprzez SMS zostanie wysłany komunikat do Państwa radnych z prośbą o potwierdzenie kworum. Szanowni Państwo, proszę o potwierdzenie obecności na obradach poprzez naciśnięcie przycisku kworum. Pani Przewodnicząca Kamila Majewska, Pan Radny Zbigniew Włodarek, Pan Radny Marcin Małecki, Pan Radny Grzegorz Chwiałkowski, Pan Radny Sławomir Lasiecki i Pan Radny Piotr Mroziński. Proszę o potwierdzenie kworum. Pan radny Marcin Małecki. Czy może mamy informacje, jeżeli chodzi o pana radnego Marcina Małeckiego, czy on w chwili obecnej jest na obradach, czy dołączy później? Pan radny Marcin Małecki, czy jest? Rozumiem. W takim razie pan radny Marcin Małecki dołączy do nas. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 36. sesję Rady Miasta Kalisza. Stwierdzam, że uczestniczy w niej 22 radnych, co stanowi kworum, przy którym można obradować i podejmować uchwały. Jednocześnie informuję, iż zgodnie z artykułem 15 ZZX ustawy z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, sesja odbędzie się w trybie zdalnym. Przechodzimy do punktu drugiego, propozycja zmian porządku obrad. Otrzymaliście Państwo 7 dni przed sesją projekty uchwał przygotowane na 36. sesję wraz z porządkiem obrad, w którym są 4 projekty uchwał. Po przekazaniu materiałów sesyjnych do Kancelarii Rady Miasta wpłynęły kolejne projekty uchwał. W związku z tym proponuję rozszerzenie porządku obrad, wprowadzenie w punkcie 5 numeracji rzymskiej, podjęcie uchwał w sprawie dodatkowych punktów numeracji arabskiej. 5. Projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Kalisza przekazanego Państwu 19 lutego. 6.
projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodni, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekazanego 19 lutego. 7. Projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Zachodni, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, przekazanego 19 lutego. 8. Projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, przekazanego 19 lutego. 9. Projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043, przekazanego również 19 lutego. 10. Projektu uchwały w sprawie sprostowania uchwały nr 34/502/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020, przekazanego 22 lutego. 11. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi pana na prezydenta miasta Kalisza, przekazanego 22 lutego. 12. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku pana w przedmiocie rozszerzenia grupy uprawnionej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską o zasłużonych honorowych dawców krwi drugiego stopnia, przekazanego 22 lutego. 13. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Polański Foundation w przedmiocie nadania nazwy ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurzmana w Kaliszu, przekazanego 22 lutego. 14. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana na prezydenta miasta Kalisza, przekazanego również 22 lutego. Ponadto w dniu wczorajszym do Kancelarii Rady Miasta wpłynęła autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok oraz autopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043. Proszę zatem Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 5 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 1 głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 6 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodni, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku.22 głosy za, 1 głos wstrzymujący. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 7 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Zachodni, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. 1. Pan radny Marcin Małecki. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Proszę Państwa o rozszerzenie porządku obrad o punkt 8 arabski, znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. 1. Pan radny Sławomir Lasiecki, 1. Pan radny Marcin Małecki.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Proszę Państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 9 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 10 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie sprostowania uchwały nr 34/502/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Radosław Kołaciński. Dziękuję. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Proszę Państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 11 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana na prezydenta miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Pani radna Agnieszka Konieczna. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, rozszerzenie porządku obrad o punkt 12 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana w przedmiocie rozszerzenia grupy uprawnionej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską o zasłużonych honorowych dawców krwi drugiego stopnia. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, o rozszerzenie porządku obrad o punkt 13 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji Fundacji Polański Foundation w przedmiocie nadania nazwy ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurtzmana w Kaliszu. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, o rozszerzenie porządku obrad o punkt 14 arabski znajdujący się w punkcie 5 rzymskim. Projekt uchwały w sprawie zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi Pana na prezydenta miasta Kalisza. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Marcin Małecki. Dziękuję. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Czy mają Państwo inne propozycje bądź uwagi do porządku obrad? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie rozszerzenia porządku obrad, wprowadzenia w punkcie 5 rzymskim dodatkowych punktów. Proszę też o naniesienie zmian w materiałach sesyjnych w punkcie 5 rzymskim, czyli dopisanie po punkcie 4 arabskim punktów od 5 do 14. Przechodzimy do realizacji porządku obrad. Punkt 3. Przyjęcie protokołu z 35 sesji Rady Miasta Kalisza. Czy mają Państwo uwagi do protokołu z 35 sesji wyłożonego do wglądu w Kancelarii Rady Miasta? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie protokołu. 4. Sprawozdanie prezydenta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym. Sprawozdanie prezydenta miasta z wykonania uchwał Rady oraz działań i przedsięwzięć w okresie międzysesyjnym otrzymaliście Państwo w wersji elektronicznej we wtorek. Czy któryś z Panów prezydentów chciałby zabrać głos?
Jeżeli nie, dziękuję bardzo. Przystępujemy do kolejnego punktu. Punkt piąty, podjęcie uchwał w sprawie. Punkt pierwszy rzymski. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej województwu wielkopolskiemu na zadania z zakresu kultury, strony 1-2 materiałów sesyjnych. Zadania z zakresu kultury wyszczególnione w niniejszym projekcie uchwały zaspokajają zbiorowe potrzeby wspólnoty, w związku z tym udziela się na ich realizację wsparcia finansowego ze środków własnych miasta Kalisza. Z uwagi na to, że bezpośrednimi realizatorami zadań są instytucje kultury, których organizatorem jest samorząd województwa wielkopolskiego, zachodzi konieczność przekazania przyznanych środków budżetowych w wysokości 210 tysięcy złotych za pośrednictwem województwa wielkopolskiego i zawarcia w tej mierze odpowiedniej umowy. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pani radna Karolina Sadowska, pan radny Marcin Małecki. Zamykam głosowanie. 21 głosów za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt drugi. Wyrażenie zgody na zawarcie umów najmu lokali użytkowych z dotychczasowymi najemcami na czas nieoznaczony, strony 3-4 materiałów sesyjnych. W świetle ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad m.in. wynajmowania nieruchomości na czas nieoznaczony, zastrzeżone zostało do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Kalisza w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi mienie Kalisza miasta na prawach powiatu, prezydent miasta Kalisza może po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierać kolejne umowy najmu z tą samą stroną, gdy przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość albo jej część. W przypadku kolejnych umów zawieranych na czas określony, łączny okres ich trwania wraz z pierwszą umową nie może przekroczyć 10 lat. W przypadku lokali użytkowych wskazanych w projekcie uchwały, łączny okres umów najmu zawierających na czas oznaczony wynosi już 10 lat. W sytuacji, gdy coraz mniej jest chętnych na wynajem lokali użytkowych i wiele osób rezygnuje z prowadzenia działalności, w pełni zasadne jest utrzymanie dotychczasowego najemcy. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pani radna Barbara Oliwiecka. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu trzeciego. Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z systemu wypożyczania rowerów Kaliski Rower Miejski, strony 5-8. Przedmiotem uchwały jest określenie wysokości opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Kaliski Rower Miejski. System wypożyczalni rowerów pełni funkcję urządzeń użyteczności publicznej w zakresie publicznego transportu rowerowego, polegającego na dostawie, instalacji i uruchomieniu systemu Kaliski Rower Miejski w taki sposób, aby każdy uprawniony klient przez całą dobę w okresie funkcjonowania systemu mógł wypożyczyć rower według obowiązującej taryfy. Wypożyczalnia rowerów stanowi element uzupełnienia sieci komunikacyjno-transportowej miasta Kalisza, stanowiąc alternatywę dla indywidualnego transportu samochodowego. Projekt uchwały omówiły i pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały.
Punkt czwarty. Uchwała w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2022 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki, strony 9-10 materiałów sesyjnych. Ustawa o Funduszu Sołeckim stanowi, że Rada Gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki i do dnia 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, jest zobowiązana do podjęcia uchwały, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. Zgodnie z powyższym Rada Miasta Kalisza po zapoznaniu się z opiniami kaliskich sołtysów niniejszą uchwałą nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie Kalisza na 2022 rok środków stanowiących Fundusz Sołecki. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie odpowiedniego przycisku. Pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak. Zamykam głosowanie. 22 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Kalisza. Podjęta podczas sesji w dniu 24 września 2020 roku uchwała w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta Kalisza stanowiła dostosowanie przepisów prawa miejscowego do znowelizowanej ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Jednak w wyniku rozstrzygnięcia nadzorczego została uchylona przez wojewodę wielkopolskiego część zapisów tejże uchwały. W przedkładanym projekcie zostały zaproponowane nowe zapisy, których wprowadzenie jest zasadne pod kątem potrzeby prawidłowego i efektywnego gospodarowania mieszkaniowym zasobem miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje merytoryczne, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani mecenas, proszę. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Panowie Prezydenci, Wysoka Rado, ja chciałabym zwrócić uwagę Państwa radnych na zapis w projekcie w paragrafie pierwszym, punkt pierwszy, który dotyczy zasady skreślenia z listy oczekujących uprawnionych do lokalu w wyniku dwukrotnej odmowy zawarcia umowy najmu. Ten zapis jest bardzo tożsamy z tym, który wojewoda uznał w ostatnim rozstrzygnięciu nadzorczym za nieważny. Różnica tutaj polega tylko na tym, że w projekcie uchwały zmieniającej mówimy tutaj o możliwości skreślenia z listy z tego właśnie powodu, natomiast przepis, który został uchylony, mówił o obligatoryjnym, o automatycznym skreśleniu z listy osób uprawnionych do lokalu. Ja tutaj chciałabym Państwu radnym zwrócić uwagę właśnie na ten przepis, ponieważ uważam, że ten przepis cały czas mówi o tej samej zasadzie, czyli mówi o skreśleniu z listy oczekujących właśnie z powodu odmowy zawarcia umowy lokalu dwa razy w sposób następujący po sobie. W związku z tym ja uważam, że istnieje prawdopodobieństwo ponownego stwierdzenia nieważności przez wojewodę właśnie tego przepisu. I tylko w zasadzie ze względu na stanowisko wydziału ja ten projekt zaopiniowałam pozytywnie, natomiast w innym przypadku z pewnością nie oceniłabym pozytywnie tego projektu. Dziękuję bardzo. Mógł prosić o scenariusz. Dziękuję bardzo pani mecenas za poruszenie wątpliwości odnośnie tej uchwały. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Widzę, że pani radna Barbara Oliwiecka, proszę.
Oliwiecka, ale widzę, że mikrofon ma pani wyłączony. Przepraszam najmocniej, panie przewodniczący, dziękuję. Panie mecenas, czyli ja rozumiem, że istnieje takie ryzyko, że uchwała ponownie zostanie, czy ten zapis zastrzeżony, odrzucony przez wojewodę. Czy w innych miastach funkcjonują takie rozwiązania? Że jak państwo macie doświadczenie? Przepraszam, czy ja mogę się włączyć? Czy... Chwileczkę tylko odpowiedzi udzieli pani mecenas i tak. Oczywiście pan naczelnik. Jeżeli tutaj mogę wypowiedzieć się, oczywiście, że w innych miastach, na przykład w mieście Poznaniu istnieje taki zapis w ramach właśnie tego samego nadzoru. Poza tym ten przepis w mieście Kaliszu funkcjonował od 1994 roku i do chwili ostatniego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewoda nigdy nie kwestionował tego zapisu. Dziękuję bardzo. Pan naczelnik, proszę. Witam państwa, szanowni państwo. Ja dziękuję pani mecenas za zwrócenie uwagi na ten aspekt, bo jak słusznie zauważyła pani mecenas, tutaj jest wątpliwość wojewody co do możliwości dodatkowego stanowienia warunków skreślania z listy osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego zasobu gminy. Natomiast pomiędzy zapisami, które były zawarte w uchwale procedowanej we wrześniu ubiegłego roku, a obecnym projektem, są dwie zasadnicze różnice. Pierwsza różnica to jest taka, że uchwała zakwestionowana przez wojewodę, to o czym pani mecenas wspomniała, zawierała zapis, iż dwukrotna odmowa przyjęcia lokalu skutkuje skreśleniem. Czyli jakby był to obligatoryjny zapis, że z automatu jak gdyby taka osoba zostaje skreślona z listy. Zapis, który zostaje zaproponowany w obecnym rozwiązaniu, mówi o tym, że prezydent miasta po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej może dokonać skreślenia, czyli mamy po pierwsze, mamy element kontroli społecznej w postaci Komisji Mieszkaniowej, po drugie mamy możliwość, a nie zapis, który z automatu jest stosowany i mamy jakby jedną z dodatkową przesłankę do przesłanek, które już dzisiaj funkcjonują, ponieważ w dzisiejszych zapisach mamy także, że prezydent może skreślić z listy też po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej. Na przykład w przypadku, gdy dane są nieprawdziwe, gdy wnioskodawca przestaje spełniać kryteria dochodowe, gdy posiada nieruchomość, inną nieruchomość zabudowaną w terenie Kalisza lub miejscowości pobliskiej. Więc jakby wprowadzamy możliwość dla prezydenta po zasięgnięciu opinii Komisji Mieszkaniowej skorzystania z tego zapisu. Warto tutaj zaznaczyć, że w dotychczasowej praktyce, bo taką analizę także przeprowadzaliśmy, nie w każdym przypadku, tak jak pani mecenas mówiła, ten przepis już funkcjonował w Kaliszu, nie w każdym przypadku prezydent korzystał z takiej możliwości, gdy zaistniały okoliczności określonej sytuacji rodzinnej, zdrowotnej, szczególnych sytuacji związanych z daną rodziną, pomimo dwukrotnej odmowy, taka osoba pozostawała na liście. No i pozostaje trzeci element, o którym warto tutaj powiedzieć, który też już wybrzmiał, ale chciałbym go jeszcze raz potwierdzić. To, na co zwróciła uwagę pani radna Oliwiecka, że analogiczne zapisy są stosowane i funkcjonują, w tym w mieście w Poznaniu, a więc w ramach tego samego organu nadzoru jest analogiczny zapis do tego, który dzisiaj proponujemy. Natomiast nie mogę się zgodzić z jednym rozwiązaniem, że wprowadzamy takie samo rozwiązanie. To nie jest to samo rozwiązanie, ponieważ tak jak powiedziałem, ileś parametrów dzisiaj zastosowanych różni nas od zapisu zakwestionowanego przez wojewodę. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pani radna Barbara Oliwiecka,
pan radny jeszcze pan radny Dariusz Grodziński. Pan radny Dariusz Grodziński. Szesnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, siedem głosów wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu szóstego. Wyrażenie zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN Zachodni, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Krajowy Zasób Nieruchomości jest właścicielem nieruchomości położonej w Kaliszu przy ulicy Henryka Melcera, która w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Zespołu Zabudowy Mieszkaniowej na osiedlu Tyniec wchodzi w skład terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. W listopadzie 2020 roku miasto Kalisz i Krajowy Zasób Nieruchomości zawarły porozumienie w zakresie wzajemnej współpracy mającej na celu zagospodarowanie opisanej powyżej nieruchomości na cele mieszkaniowe. Z dniem 19 stycznia bieżącego roku weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, która stwarza korzystne warunki wspierania budownictwa społecznego. W wyniku przeprowadzonej analizy oraz wypracowanego wspólnego stanowiska ustalono, że realizacja budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego planowana jest poprzez utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, do której planują przystąpić takie miasta i gminy z obszaru województwa wielkopolskiego i lubuskiego jak Czempiń, Gniezno, Oborniki Wielkopolskie, Pobiedziska, Powidz, Środa Wielkopolska, Świebodzin, Kargowa, Strzelce Krajeńskie. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pan przewodniczący Mirosław Gabrysiak, pan radny Sławomir Chrzanowski, pan radny Marcin Małecki. Pan radny Sławomir Chrzanowski. Dziękuję. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu siódmego. Zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziału w tworzonej spółce Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej KZN Zachodni, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Jednostki samorządu terytorialnego na podstawie znowelizowanych przepisów ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego mają możliwość ubiegania się u ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa o udzielenie wsparcia ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie części lub całości działania polegającego na objęciu przez gminę udziałów lub akcji w tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej. Maksymalna możliwość możliwa do uzyskania kwota wsparcia związana z tworzoną społeczną inicjatywą mieszkaniową to 3 miliony złotych dla każdej gminy. Uzyskiwane w ramach opisanych działań środki gminy przekazywać będą jako wkłady pieniężne spółce z przeznaczeniem na realizację inwestycji mieszkaniowych. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały komisje: Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Punkt ósmy. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok. Szczegółowe informacje o zmianach w budżecie na 2021 rok sporządzonych na podstawie wniosków naczelników wydziałów, kierowników biur, dyrektorów jednostek są zawarte w uzasadnieniu projektu uchwały. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Proszę panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie.
panie przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Zaistniała konieczność sporządzenia autopoprawki do projektu uchwały budżetowej na 2021 rok z uwagi na trzy wnioski złożone przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych oraz Wydział Rozwoju Miasta. Zmiany te zwiększają łączną kwotę dochodów budżetu o 534 071 złotych 51 groszy do wysokości 719 110 288 złotych 47 groszy i zwiększają kwotę wydatków o tę samą kwotę do wysokości 734 783 368 złotych 36 groszy. Kwota deficytu nie uległa zmianie i wynosi 15 670 3079 zł 89 groszy. Przypominam, że plan deficytu na 2021 rok to 15 216 054 zł 38 groszy. Kwota wzrostu to 457 025 zł 51 groszy. Przedłożę państwu pokrótce wnioski. Pierwszy z nich, wniosek Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych i Mieszkaniowych o zmianę w planie dochodów i wydatków na kwotę 3450 zł. Z uzasadnienia do wniosku wynika, że zwiększenie planu dotyczy zwrotu niewykorzystanej dotacji oraz płatności. Wynika to z rozliczenia niewykorzystanej części dotacji przyznanej w ramach umowy z dnia 28 października 2020 roku o powierzenie grantu na realizację wsparcia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w ramach projektu Stop COVID-19 Bezpieczne Systemy Społeczne w Wielkopolsce. Dotacje nie zostały wykorzystane przez Okręgową Izbę Pielęgniarek i Położnych w kwocie 3449 zł 99 groszy i 1 grosz przez Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny Kara. Drugi wniosek złożony przez Wydział Spraw Społecznych i Mieszkaniowych o zmianę w planie dochodów i wydatków. Z uwagi na wykorzystanie dotacji poniżej 90% kwoty całkowitej w ramach umowy numer WRR 000381/15/D zawartej w dniu 11 września 2020 roku pomiędzy PFRON-em a miastem Kalisz konieczny jest zwrot w wysokości 324 zł części środków przeznaczonych na obsługę projektu w ramach programu wyrównywania różnic między regionami. I ostatni wniosek złożony przez Wydział Rozwoju Miasta. Naczelnik Wydziału wnosi o zmianę w planie wydatków budżetu miasta i powiatu. Kwota dotyczy 230 034,87 zł w budżecie miasta oraz 300 262,64 zł w budżecie powiatu. Wydział Rozwoju Miasta prosi o wprowadzenie przedmiotowej korekty polegającej na zwiększeniu środków. Pierwsze to zadanie dotyczące termomodernizacji budynku Urzędu Miasta przy ulicy Kościuszki o wspomnianą kwotę 230 034,87 zł. I drugie dla zadania pod nazwą termomodernizacja budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 przy ulicy Kordeckiego 19 w Kaliszu o kwotę 300 262,64 zł. Zwiększenie wartości dofinansowania przypisanego dla tych zadań realizowanych przez miasto Kalisz w ramach partnerskiego projektu znajduje uzasadnienie w uchwale Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 8 stycznia 2021 roku, na mocy której zwiększona została alokacja środków Unii Europejskiej przeznaczona na dofinansowanie projektów zgłoszonych w ramach konkursu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. Projekt uchwały w części merytorycznej pozytywnie zaopiniowały komisje. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, Komisja Środowiska i Gospodarki Komunalnej, Komisja Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisja Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, a także Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej. Natomiast całościowo projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Tomasz Bezen, pan radny Marcin Małecki.
Dziękuję bardzo. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Przechodzimy do punktu 9. Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza na lata 2021-2043. Podjęcie uchwały dotyczy urealnienia wartości budżetowych w załączniku nr 1 oraz zmian w załączniku nr 2 pod nazwą Wykaz Przedsięwzięć do WPF, które wprowadzono na podstawie wniosków naczelników wydziałów oraz kierowników jednostek. Autopoprawkę do projektu uchwały otrzymaliście Państwo w dniu wczorajszym. Proszę panią Anetę Ochocką, skarbnika miasta Kalisza, o zabranie głosu w tej sprawie. Szanowni Państwo, w załączniku nr 1 do wieloletniej prognozy finansowej dla miasta Kalisza urealnia się wartości budżetowe zgodnie z uchwałą w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2021 rok, a także limity wydatków, wartości budżetowe zgodnie ze sprawozdaniami, dochody majątkowe i wydatki majątkowe. Natomiast w załączniku nr 2 uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej wprowadza się zmiany, które już omówiłam. Dotyczą one przedsięwzięć: termomodernizacja budynku specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 2 678 057 złotych 21 groszy, a także limit na 2021-2022 rok. A także w przedsięwzięciu termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Kalisza przy ulicy Kościuszki zwiększa się łączne nakłady finansowe do kwoty 1 951 799 zł 73 grosze, a także limit 2021 roku. Zmian dokonuje się w związku ze zwiększeniem wartości dofinansowania wynikającego z uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 8 stycznia 2021 roku. Wprowadza się także w wieloletniej prognozie finansowej nowe przedsięwzięcie związane z wydatkami na programy, projekty lub zadania pozostałe pod nazwą wywóz i utylizacja odpadów pochodzących ze zlikwidowanego majątku Urzędu Miasta Kalisza w latach 2021-2022. Celem tego zadania jest wywóz i utylizacja odpadów wycofanych z eksploatacji, nie nadających się do dalszego użycia, potwierdzonych stosowną ekspertyzą i oceną Komisji Likwidacyjnej Urzędu Miasta Kalisza. Okres realizacji 2021-2022 i łączne nakłady finansowe 9 813 zł 52 grosze. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie, najpierw o przegłosowanie autopoprawki. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję. Teraz proszę o przegłosowanie uchwały wraz z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pani radna Agnieszka Konieczna, pan radny Sławomir Lasiecki. Dziękuję. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Stwierdzam przyjęcie uchwały wraz z autopoprawką. Przechodzimy do punktu 10. Sprostowanie uchwały nr 34/502/2020 Rady Miasta Kalisza z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2020. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych podjęcie uchwały o wydatkach budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego, należy do wyłącznej kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. W załączniku do niniejszej uchwały powstały oczywiste omyłki pisarskie, w związku z czym zachodzi konieczność ich sprostowania. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowały Komisja Rozwoju Mienia Miasta Integracji Europejskiej oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 11. Rozpatrzenie skargi pana na prezydenta miasta Kalisza. Skarga została rozpatrzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku. Pan radny Marcin Małecki. Dwadzieścia trzy głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do uchwały nr 12. Rozpatrzenia wniosku pana w przedmiocie rozszerzenia grupy uprawnionej do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską o zasłużonych honorowych dawców krwi drugiego stopnia. Wniosek także został rozpatrzony zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Przepraszam, czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos, bo tak z rozpędu. Ale jeżeli nie, to proszę, kontynuujemy głosowanie. Pani radna Elżbieta Dębska, pan radny Łukasz Włodarek. Dziękuję bardzo. 23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 13. Rozpatrzenie petycji Fundacji Polański Foundation w przedmiocie nadania nazwy ulicy, skwerowi, placowi, parkowi imienia Dawida Altera Kurtzmana w Kaliszu. Petycja została rozpatrzona zgodnie z ustawą o petycjach. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Artur Kijewski, słucham. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, mam takie dwa pytania. Pierwsze pytanie, bo jakby tutaj gdzieś w internecie sięgnąłem co do tej proponowanej osoby. Natomiast pierwsze pytanie jest takie, czy, bo rozumiem, że idzie to do banku. Propozycja jest do banku nazw ulic, tak? Tak. Drugie pytanie, czy to musi się odbywać w formie uchwały, czy nie może to się odbyć w formie wniosku komisji? Czy to aż tak musimy tu proceduralnie uchwałę rozpatrywać? Bo według mnie chyba prostszą by było formułą skierowanie takiego wniosku komisji do prezydenta, do włączenia do banku i tyle. A uchwała nie wiem, czy to jest zbyt czy chyba, że przepisy mówią, że musi być to uchwałą, ale podejrzewam, że komisja równie może zawnioskować też do. Panie radny, od razu udzielę odpowiedzi na te dwa pytania. Pytanie pierwsze, tak, trafia to do banku nazw ulic. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, ponieważ petycję rozpatruje się w takim trybie. Gdyby był taki złożony wniosek przez komisję, gdyby to zapadło jakby w wyniku jakiegoś pisma, które trafiło do Rady Miasta Kalisza albo bezpośrednio ktoś zwróciłby się o wpisanie do banku nazw, to miałoby to inny tryb. Natomiast jest to petycja i dlatego jest ona rozpatrywana uchwałą Rady Miasta Kalisza. Rozumiem, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziewiętnaście głosów za, nie ma głosów przeciwnych, 4 wstrzymujące. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Przechodzimy do punktu 14. Zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza zbadania skargi pana na prezydenta miasta Kalisza. Rada Miasta Kalisza zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego i ustawą o samorządzie gminnym jest organem właściwym do zlecenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji szczegółowego zbadania skargi pana na prezydenta miasta Kalisza. Projekt uchwały pozytywnie zaopiniowała Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, proszę o przegłosowanie uchwały. Kto z państwa radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o naciśnięcie przycisku.
23 głosy za, nie ma głosów przeciwnych ani wstrzymujących. Dziękuję, stwierdzam przyjęcie uchwały. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 6. Przyjęcie informacji prezydenta miasta Kalisza o zgłoszonych żądaniach, w których mowa w artykule 36 ust. 1, 3 i ust. 5 i wydanych decyzjach, o których mowa w artykule 37 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dziennik ustaw z 2020 roku, pozycja 293 ze zmianami. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie informacji. Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego miasto Kalisz za rok 2020. Ze sprawozdaniem zapoznały się Komisja Edukacji, Kultury i Sportu oraz Komisja Budżetu i Finansów Rady Miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdania. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Merytorycznych Rady Miasta Kalisza za 2020 rok. Otrzymali Państwo sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej, Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza za 2020 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie sprawozdań. Przyjęcie planów pracy merytorycznych Komisji Rady Miasta Kalisza na 2021 rok. Otrzymaliście Państwo także plany pracy Komisji Budżetu i Finansów, Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego, Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, Komisji Rozwoju Mienia Miasta i Integracji Europejskiej, Komisji Rodziny, Zdrowia i Polityki Społecznej, Komisji Środowiska i Gospodarki Komunalnej Rady Miasta Kalisza oczywiście na 2021 rok. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, stwierdzam przyjęcie planów pracy. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu rzymskiego 7. Odpowiedzi na interpelacje. Z informacji przekazanych przez Kancelarię Rady Miasta wynika, że radni, którzy złożyli interpelacje i zapytania na piśmie, otrzymują na bieżąco odpowiedzi na piśmie w terminie zgodnym ze statutem miasta Kalisza. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pan radny Artur Kijewski, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja chciałem zabrać głos w sprawie jednej z moich ostatnich interpelacji dotyczących alejek, przebudowy alejek w parku w związku z rewaloryzacją Parku Miejskiego. Ja tam pytałem odnośnie sprawy, jakie będą losy tych nawierzchni, które już są pokryte kostką. Otrzymałem odpowiedź taką tutaj dosyć ogólną. Jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, że będę ten temat dalej drążył, ponieważ też zresztą ja pytałem, czy tą kostkę warto zostawić i rzeczywiście są pewne takie miejsca, które są obciążone i powinno ona tam zostać. To jest do rozpatrzenia, ponieważ z tego co wiem, te prace nie będą jeszcze w tym roku się odbywały, natomiast tak jak mnie tu poinformowano, ma być zostawiony na pewno odcinek tutaj od mostu, czyli od domku parkowego do bazyliki, czyli do kościoła parafii świętego Józefa i jeszcze ta odnoga, która idzie w stronę fontanny. Natomiast jeszcze jakby wzdłuż tutaj parkingu starostwa przez ogrodzenie przy Centrum Kultury i Sztuki jeszcze odchodzi jedna taka alejka wykostkowana. Uważam, że warto, zanim jeszcze będą podjęte pewne kroki, ponieważ ten proces będzie dłuższy niż to mówimy o tym roku, warto jeszcze zastanowić się, dlatego będę do tematu wracał. Tam podano, że konsultowano to z konserwatorem wojewódzkim. Ja powiem tak, przypomnę moje argumenty. Te części nawierzchni, które tam są i są używane, to nie tylko są nawierzchnie spacerowe. Akurat te odcinki ludzie, przypuśćmy przykładowo z osiedla tutaj z części, na przykład idący od Częstochowskiej do centrum, w ten sposób skracają sobie drogę. To nie jest tylko trakt spacerowy. Ja rozumiem, że konserwator może swoje wytyczne jakieś takie kierować i ma do tego jak największe prawo. Natomiast z tego co wiem, nasz konserwator bardzo lubi kostkę. To się dziwię, że tutaj, jeżeli by była co do zdejmowania kostki, żeby tą kostkę zdejmować. Druga rzecz, nie zawsze z całym szacunkiem dla urzędu konserwator ma rację lub jego sugestie są właściwe co do użytecznego użytkowania tego elementu. Niestety w naszym mieście mamy coś takiego, że nie tylko w sprawach tej kostki, na przykład w sprawie ruchu drogowego i tak dalej,
mamy do czynienia, że najgłośniej mówią grupy radykalne, czyli albo przykładowo z samochodami ludzie, którzy nienawidzą samochodów, albo ludzie, którzy chcieliby nimi wszędzie wjechać. Nikt nie słucha tak zwanego głosu tego, który chciałby pogodzić jakby pewne racje obu stron i stąd się taka dziwna czasami toczy dyskusja. Wobec powyższego ja będę jeszcze, chciałbym tu poinformować pana, z panem prezydentem na ten temat rozmawiał. Te prace będą oczywiście za jakiś czas i będę chciał, żeby ewentualnie tą kostkę, kwestię tej kostki jakby rozpatrzyć, ponieważ no, chociażby wjeżdżając od ulicy Łazienny, tam jest kostka, gdy zrobimy tą nawierzchnię z tak zwanej tej mączki mineralnej, to no, nie wróżę jakiegoś długiego żywota, żeby to wyglądało porządnie. Tam niestety mamy przedszkole, mamy miejsce, gdzie często parkują samochody przy Centrum Kultury i Sztuki i może się to okazać, że ta nawierzchnia nie zda egzaminu. Skoro jest kostka, warto ją zostawić, o niej pomyśleć i do tego będę wracał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 8. Interpelacje. Przypomnę jedynie, że interpelacje i zapytania należy przekazać również za pośrednictwem poczty elektronicznej. Kto z Państwa chciałby zabrać głos? Pan przewodniczący Skandarwich, proszę. Szanowny panie przewodniczący, moja interpelacja dotyczy terenu przyległego do budynków przy ulicy Stawiesińskiej 3-5, który znajduje się między ulicą Warszawską a Stawiesińską. Ten teren jest przyległy do Mostu Warszawskiego. Na tym terenie miał powstać pierwszy nowoczesny parking wielopoziomowy. Niestety zamiast tego mamy mini basen z dostępem do rzeki. Trochę żartem oczywiście. I tu zwracam się do pana prezydenta, ponieważ wczoraj miałem spotkanie z mieszkańcami, którzy zdają sobie sprawę, że sytuacja finansowa miasta nie jest jakby na tyle dobra, żeby od razu tam zbudować parking z kostki i tak dalej. Natomiast proszą o taką szybką reakcję, która nie będzie kosztowała jakby dużo środków finansowych. I tu w związku z powyższym zwracam się do pana prezydenta w imieniu tych mieszkańców o wyrównanie tego terenu, tak aby ta woda deszczowa spływała do rzeki, a nie stała na tym terenie i stwarza taki mini basen i stwarza zagrożenie dla dzieci. Pokrycie tego terenu destruktem pozyskanym z remontowanych w Kaliszu ulic. I tu mieszkańcy podpowiadają, żeby do tego celu na przykład użyć destruktu, który będzie pozyskany z przybudowy ulicy Częstochowskiej. Wiadomo, to on ten jakby remont się zaczął i tam będzie destrukt i może tak naprawdę niewielkim kosztem rozwiązać ten problem, żeby tam nie była woda, bo wczoraj byłem tam, faktycznie to fatalnie to wygląda. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Kamila Majewska. Dzień dobry. Ja chciałam złożyć interpelację w imieniu stowarzyszenia, które reprezentuję, Ziemia Kaliska Razem. Wraz z partią Razem składam interpelację odnośnie sfinansowania leczenia ortodontycznego dzieci z Kaliskiego Domu Dziecka. Kwota potrzebna na leczenie 7 dzieci w tym momencie to 70 tysięcy złotych. Od 2001 roku pani Urszula Włodarek leczy nieodpłatnie wszystkie dzieci właśnie z Domu Dziecka. W tym momencie poza leczeniem stomatologicznym 5 dzieci jest też leczone ortodontycznie. Leczenie to jest dość kosztowne i wspomagają je w tym momencie sponsorzy, tacy chociażby jak kaliska firma Paula, kaliski przedsiębiorca, który akurat chce tutaj pozostać anonimowy, wrocławska firma Bicon czy firma Optident. No, w kolejce do diagnozy ortodontycznej czekają kolejne dzieci z Domu Dziecka, no i prosimy o wygospodarowanie tej kwoty, która umożliwi rozpoczęcie właśnie leczenia ortodontycznego. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Artur Kijewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja złożyłem właśnie dosłownie wczoraj wieczorem taką interpelację. No dzisiaj pewnie ona już się pojawiła, widziałem na stronie odnośnie parkingu przy dworcu kolejowym. To jest jakby moja ponowna interpelacja, ponieważ to ponad rok temu składałem, ale nadal jak widzę po otwarciu teraz ponownym galerii, jakby gdy złagodzono przepisy, mamy dwa parkingi takie, chodzi mi konkretnie o dwa parkingi szczególnie, bo są tam jeszcze te inne, które przy samym dworcu PKP, ale
mamy parking Kiss and Ride i parking ograniczoną długością postoju do 20 minut. Kiss and Ride to jest minuta. Powiem szczerze, nawet ostatnio sam tam byłem w tej okolicy wieczorem. No i niestety się okazuje, że kierowcy parkują na tym parkingu, tam Kiss and Ride, mówię, że w jednej minucie po prostu samochód zostawiony, ktoś sobie tam poszedł do galerii pewnie zakupy zrobić, czy nawet na dworzec, no ten parking jest, ma tylko minutę. Parking do 20 minut tak samo. Problem jest taki tego typu, że osoby, które odwożą podróżnych na przykład na dworzec, właśnie mają tam wyznaczone parkingi. Niestety nie mogą podjechać, gdzie jest duże obłożenie miejsc parkingowych przy galerii. No nie ma gdzie zaparkować, ludzie nie mogą jakoś wyjąć walizek, czy jakoś normalnie w cywilizowany sposób wysiąść. Dlatego zwróciłem się z prośbą do pana prezydenta już nie o wypracowanie, jak wcześniej to było jakieś rozwiązań, tylko żeby konkretne służby, tutaj jest kilka takich lub służby współpracujące z naszym miastem, egzekwowały to niewłaściwe parkowanie, gdyż no, założenie centrum przesiadkowego, jak i samego otoczenia dworca i tych parkingów było takie, że miało to służyć osobom korzystającym z kolei. Tymczasem no, prawdopodobnie osoby, które udają się do galerii po takie czy inne rzeczy przeszkadzają i ci, którzy chcieliby we właściwy sposób skorzystać, nie mają tej możliwości. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Mroziński. Dzień dobry, czy mnie dobrze słychać? Tak, dobrze słychać pana radnego. Bo mam troszeczkę ograniczone możliwości dzisiaj. Ja chciałem złożyć interpelację dotyczącą przejścia dla pieszych na ulicy Warszawskiej. Tak naprawdę podobną interpelację rok temu dotyczyło to przejścia takiego bardzo niebezpiecznego, bo ulica Warszawska-Kaszubska. Tam ostatecznie się nie udało robić jak gdyby bezpieczeństwa na tym przejściu i docelowo ono zostało zlikwidowane. To przejście teraz zostało przeniesione bliżej skrzyżowania ulicy Sikorskiego. I generalnie w tym momencie faktycznie to przejście stało się bezpieczne. Natomiast problem jest taki, że jeśli sygnalizacja zostaje wyłączona, no to okazuje się, że to przejście jest ponownie niebezpieczne i to bardzo. Dlatego, że w tym momencie ulica Warszawska jest ulicą z pierwszeństwem przejazdu. Pasy w tym miejscu praktycznie nie istnieją, są kompletnie w tej chwili niewidoczne. Przejście w żaden inny sposób nie jest oznakowane jakąś dodatkową informacją świetlną. I tak naprawdę na tym odcinku przejazdu pulsujące światła sygnalizacji świetlnej, no wręcz kurczę zmuszają kierowców do tego, żeby oni płynnie i szybko to skrzyżowanie pokonali. Więc w mojej interpelacji będzie chodziło o to, żeby znów zastanowić się, no jak tutaj jednak to bezpieczeństwo poprawić, bo mówię, w sytuacji, kiedy sygnalizacja funkcjonuje, no to jest jasna sprawa, że ona jest bezpieczna. Natomiast no ona jest wyłączana. Trudno mi powiedzieć, o której godzinie. No zaobserwowałem to, że to było tam, nie wiem, ostatnio chyba w okolicach godziny, nie wiem, 20. Zwłaszcza po zmroku, po prostu to skrzyżowanie przy wyłączonej sygnalizacji znowu zrobiło się bardzo niebezpiecznym przejściem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Radosław Kołaciński. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam kwestię związaną z tym dreszczukiem, o którym wspomniał pan przewodniczący Eskandarwich, pozyskanym z ulicy Częstochowskiej. Otóż na odcinku ulicy Torowej od ulicy tutaj od tego przejazdu kolejowego przy ulicy Budowlanych w kierunku do Giełdy, czyli w kierunku Pól, podczas remontu tej ulicy Częstochowskiej stał się ten odcinek drogi taką małą obwodnicą celem omijania korków i tam są właśnie powybijane dziury od mrozu i tak dalej. W związku z tym bardzo bym prosił pana prezydenta albo żeby przekazał panu dyrektorowi Gałce, aby ten destrukt tam do czegoś wykorzystać, jakby ten teren uporządkować i te dziury zasypać. I również ogromne dziury są powybijane na ulicy Sulisławickiej pomiędzy ulicą Metalowców do skrzyżowania z ulicą Kmiecą. Na takim zakręcie, gdzie dwa auta nie mogą się minąć, prosiłbym ewentualnie o to, żeby trochę tym destruktem poszerzyć pobocze, żeby dwa auta mogły się minąć. I również mierzyłem ostatnio, bo byłem tam na spacerze,
są 25-centymetrowe dziury, że normalnym, zwykłym samochodem osobowym bardzo ciężko jest tam przejechać. W związku z tym, jeżeli jest możliwość, to ten destrukt z Częstochowskiej mógłby zostać tam wykorzystany. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do punktu 9, zapytania radnych. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Pani radna Elżbieta Dębska, proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo, to moje pytanie i zarazem prośba do Pana Prezydenta będzie trochę nawiązaniem do interpelacji Pana Artura Kijewskiego i dzisiaj on poruszał temat Parku Miejskiego, bowiem myślę, że jest taka zbyt mała informacja społeczna na temat tego remontu. Ja mam wiele zapytań ze strony mieszkańców miasta Kalisza, właściwie na czym ten remont będzie polegał. Ja używam tu celowo słowa remont, ponieważ warto powiedzieć, czy to będzie bardziej rewitalizacja, czy rewaloryzacja. Warto by przekazać mieszkańcom, jaki jest planowany zakres prac, czas wykonania. Mieszkańcy bardzo się niepokoją o drzewa, bo jednak wiemy, że oczkiem w głowie mieszkańców Kalisza jest to, czy drzewa będą wycinane. I o to mieszkańcy dopytują. Ja to pytanie dzisiaj składam ustnie, bo myślę, że pan prezydent to zaraz na to odpowie, ale jeśli będzie trzeba i będzie pan prezydent tak uważał, to ja złożę to pisemnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja tylko przypominam, że wszystkie interpelacje, zapytania, jest taka prośba, żeby jednak kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej. Ale oczywiście mam nadzieję, że tu uzyska pani radna odpowiedź. Ja jeszcze pozwolę sobie zadać również pytania. To znaczy, moje pytania odnoszą się do kwestii związanej z bliską mi dziedziną, czyli z edukacją. Otrzymałem informację od dyrektorów szkół średnich, że do rejestracji w kuratorium, do rejestracji w systemie naboru zostały przekazane bardzo jakby ściśle zgodne z arkuszem planowane klasy na następny rok. Do tej pory ta praktyka wyglądała w ten sposób, że dyrektorzy składali arkusze, w którym była zaplanowana ta liczba klas pierwszych, można powiedzieć na poziomie minimum, ale później w naborze ukazywał się jakby większa oferta, z tego względu, że dzięki większej ofercie była szansa na to, żeby poszczególne szkoły średnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o licea, uzyskiwały większy nabór. W tym roku, z tego co słyszałem, do naboru trafią dokładnie jakby ta liczba klas, która jest w tej opcji minimum. No i moje pytanie wiąże się z tym, czy nie nastąpi w związku z tym odpływ młodzieży, która chciałaby korzystać ze szkół średnich na poziomie licealnym, czy nie nastąpi jej odpływ do sąsiednich gmin, do chociażby Ostrowa Wielkopolskiego, czy może nie gmina, ale tutaj powiatu, do Ostrowa Wielkopolskiego czy do Pleszewa. Ale tu, żeby to zaznaczyć, czy nie ma takiego ryzyka, że kiedy zamykamy jakby ten szerszy nabór do szkół na poziomie licealnym, czy nie będzie tu ryzyka odpływu młodzieży? To jest moje pierwsze pytanie, natomiast drugie pytanie wiąże się z remontami, które trwają na ulicy Zamkowej i Śródmiejskiej. Ten czas, kiedy prowadzone są remonty, jest już coraz dłuższy. Ja wiem, zdaję sobie sprawę z tego, że ostatnio były to ciężkie warunki atmosferyczne. Cały czas doskwiera nam również epidemia COVID-19, która powoduje co jakiś czas opóźnienia. Nie zmienia to jednak faktu, że te remonty są dla mieszkańców miasta coraz bardziej uciążliwe, zwłaszcza dla mieszkańców, którzy bezpośrednio mieszkają przy remontowanych szlakach. I ja zdaję sobie sprawę z tego, że żeby było ładnie, docelowo, to musi być najpierw właśnie ten okres remontu, ale nie zmienia to faktu, że ten remont trwa już dość długo. I w związku z tym moje pytanie do pana prezydenta brzmi, na kiedy jest planowany koniec poszczególnych etapów tej inwestycji i też czy zostaną usunięte
no, widoczne gołym okiem pewne usterki, chociażby jeżeli chodzi o ulicę Zamkową, gdzie jakby chyba dwóm firmom się nie złączyła nawierzchnia, o tak bym powiedział, w prawidłowy sposób. To są moje pytania. Nie wiem, czy w chwili obecnej ktoś z Państwa prezydentów, czy z naczelników zechce udzielić odpowiedzi mnie i pani radnej na nasze pytania, czy mamy poczekać tutaj. Tak, panie przewodniczący, ja proszę pan tutaj prezydent oczywiście odpowiem, jeżeli chodzi o te kwestie remontowe, bardzo chętnie tutaj od razu pani radnej Dębskiej oraz panu przewodniczącemu. Natomiast jeżeli chodzi o te kwestie naboru, kwestie edukacyjne, bardzo prosiłbym, żeby wypowiedziała się pani naczelnik lub wiceprezydent Kulawinek. Ja nie chciałbym tutaj dyskutować o tych właśnie możliwych mechanizmach, które mogłyby wystąpić, jeżeli chodzi o możliwość odpływu młodzieży. Ja myślę tylko tak, że i ponieważ przy tych rozmowach również biorę udział, tworząc te arkusze i jakby ten tutaj model edukacji w Kaliszu, my naprawdę staramy się go maksymalnie zoptymalizować, co jest, myślę, że z korzyścią i dla wszystkich tutaj szkół i dla osób chcących w Kaliszu się uczyć. Natomiast jeżeli chodzi o szczegóły, to myślę, że pani naczelnik i wiceprezydent Kulawinek będą tu najbardziej, że tak powiem, precyzyjni i rzeczywiście te ewentualne wątpliwości mogą państwu rozwiać. Jeżeli chodzi o zapytanie pani Elżbiety Dębskiej, radnej, oraz pana Kijewskiego, ja już w rozmowie takiej, no można powiedzieć, półprywatnej radnemu Kijewskiemu te pewne rzeczy tutaj tłumaczyłem, natomiast bardzo chętnie wyjaśnię kwestię rewitalizacji parku. Szanowni państwo, jak wiecie, no w takich no niesamowitych jakichś bólach powstał projekt na rewitalizację parku. Projekt ten został wyłoniony w konkursie. Jak pamiętamy, ta firma, która konkurs wygrała, okazało się, że nie była w stanie tej dokumentacji w odpowiednim terminie przygotować. W związku z tym przygotowywała projekt już inna firma. Jakby to wszystko spowodowało pewną takie obsunięcie czasowe. Ja pamiętam, że ten przykład był tutaj pokazywany przy okazji chociażby projektu i konkursu na główny rynek. Niektórzy tu rzeczywiście próbowali jakby pokazywać pewne zagrożenia, natomiast w przypadku głównego rynku tych zagrożeń udało się uniknąć. My już projekt mamy gotowy, czekamy teraz na ostatnie, powiedzmy, takie decyzje administracyjne już i będziemy przystępować do przetargu. Natomiast wracając do samego parku, to jest ten projekt, on powstał, kosztował dużo publicznych pieniędzy. W związku z tym uważam, że on jest taką dokumentacją, która na ten moment obowiązuje. W mojej ocenie jest tam bardzo dużo elementów takich, które można wykorzystać. Projekt oryginalny, ten, który w całości został uzgodniony przez panią konserwator, jest projektem w mojej ocenie bardzo daleko idącym, który zakładał chociażby odbudowę domku parkowego, tamtej palmiarni, tych elementów, które kiedyś w parku istniały. On zakładał również prowadzenie, szanowni państwo, całego uzbrojenia sieciowego w parku, czyli gdybyśmy chcieli realizować rzeczywiście projekt w tym kształcie, to oczywiście związałoby się to z ryciem, tak jak to niektórzy tutaj ostatnio bardzo tutaj modne w Kaliszu powiedzenie, to rzeczywiście wiązałoby się z ryciem całego parku i prowadzeniem tych instalacji z koniecznością później odtwarzania tego naturalnego stanu parku. Część tych alejek również w tym projekcie zakładana była, że zostanie troszkę
jakby przeformułowana, także on był w mojej ocenie daleko idący. Natomiast w tym zakresie na ten moment nie ma takiej decyzji, żebyśmy my ten projekt realizowali. Natomiast jest możliwość realizowania tych prac takich rewitalizacyjnych, poprawiających jakby komfort użytkowania przez mieszkańców tego parku, ale jednocześnie podnoszących jakby i prestiż, i takie walory estetyczne, no i użytkowe tego miejsca. Jest możliwość w oparciu o ten projekt takiej no, realizowania doraźnego, powiedzmy fragmentarycznego tych różnych elementów. I na tej zasadzie, Szanowni Państwo, powiem tylko, że przy okazji renowacji i remontu wałów tych powodziowych, które są elementem takim hydrologicznym, prawda, i musiały być naprawione ze względu tam na te przeglądy, mieliśmy nakaz, to my przy okazji odtworzenia alejki posłużyliśmy się już tym projektem, który był uzgodniony przez panią konserwator, czyli my zastosowaliśmy dokładnie te technologie, dokładnie te standardy, które są przewidziane dla całego parku w ramach tego dużego projektu. I podobnie jest w tym przypadku. Podjęliśmy decyzję, że ten plac, który jest wejściowy od strony teatru za mostem przed restauracją i przed tym budynkiem Galickiego Towarzystwa Wioślarskiego, właśnie patrząc jakby od wejścia do parku w prawo do tej remontowanej alejki oraz w lewo do ulicy Browarnej i tam jest chyba ta ulica, no wiemy, o co chodzi, tam wzdłuż rzeki, ta alejka, która jest w tej chwili asfaltowa, oraz druga alejka, ta, która prowadzi od tych schodów zejściowych przy restauracji do ulicy Łaziennej. To są takie alejki, które w naszej ocenie w tej chwili wymagają no takiej no najszybszej interwencji. No tego dziurawego asfaltu chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć. Natomiast ta droga, która służy również jako taki doraźny dojazd chociażby do tego budynku, który tam jest w parku, prawda, i jakoś normalnie funkcjonuje, cieszy się dużą również no, taką popularnością wśród mieszkańców Kalisza, no też ze względu na to, że od jakiegoś czasu ta alejka nie była remontowana, no jest po prostu rozjeżdżana. Tam jest taki problem, że ten budynek też jest niepodłączony, prawda, do kanalizacji sanitarnej. Również chcemy to w tym elemencie rozwiązać tak, żeby nie było konieczności chociażby jeżdżenia tego, jak to się mówi, szambo wozu, tak, po prostu do opróżniania tego bezodpływowego zbiornika, który tam jest w tej chwili w parku zamontowany. Mamy XXI wiek, myślę, że można by w końcu ten budynek po prostu podłączyć do sieci. Nie ma potrzeby, żeby tamten samochód taki sanitarny między tymi mieszkańcami spacerującymi tam jeździł. I teraz tak, my na podstawie właśnie tego projektu wyłączyliśmy ten fragment, zrobiliśmy na podstawie, wydzieliliśmy również kosztorys, tak, no bo to są jakby wszystkie te elementy, które w przetargu muszą się znaleźć, i na podstawie tego projektu będziemy ogłaszać przetarg na wykonanie tych dwóch alejek w tym standardzie, w którym wykonane są alejki te nawale. Ja powiem tylko, Szanowni Państwo, że to jest nawierzchnia, no można powiedzieć, z najwyższej półki, dedykowana typowo do tego typu parków. W najlepszych parkach, już nie mówię w Polsce, ale również w Europie, jest stosowana ta nawierzchnia. To jest typowo dedykowana nawierzchnia do parków. Ona oczywiście jest wykonana na różnych odcinkach, w różnej technologii, jeżeli chodzi o podbudowę. I tutaj będzie możliwość, że po tej alejce, jak to mówi pan radny Kijewski z tej mączki, tak, czy no bo to tak nie jest do końca mączka, bo to jest tylko jedna frakcja, która ona tam powiedzmy na tym końcowym etapie jakby zagęszcza i trochę stabilizuje tą nawierzchnię. Natomiast jest to nawierzchnia
wysokiej klasy mineralna i ona dopuszcza również taki sporadyczny ruch kołowy. Także to wszystko zostanie utrzymane, przewidziane i wykonane w tym standardzie jakby jednym już dla całego parku, rozwiewając kolejny raz wątpliwość pana radnego kijewskiego, to ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że ta alejka, która jest powiedzmy taka najdłuższa i można powiedzieć ta główna oś tego parku, czyli od domku parkowego właśnie tutaj do budynku KTW, ona rzeczywiście jest taką też drogą często spacerową, ale również komunikacyjną, można powiedzieć, osią taką najgłówniejszą. Ona jest wykonana w tej chwili w kostce granitowej. Jeżeli my powiedzmy mielibyśmy taki harmonogram, ona rzeczywiście było założenie w tym projekcie, że ona w tym projekcie uzgodnionym przez panią konserwator, że tej kostki tam powinno docelowo w parku nie być. Natomiast jeżeli chodzi o moje podejście, to ten harmonogram powiedzmy wykonywania tych wszystkich alejek będzie taki, że właśnie ta alejka, jeżeli miałaby być wykonywana w ogóle, to będzie wykonywana na samym końcu, bo ona jest w najlepszym stanie w tej chwili i rzeczywiście zapewnia komfortowe możliwości korzystania z niej przez osoby starsze, kobiety z dzieckiem. Nie ma tam żadnego problemu. Ewentualnie można pomyśleć o takich tam sporadycznych i interwencyjnych naprawach i to oczywiście będziemy robić. Także jeżeli w tym przypadku tej inwestycji dokładnie, ja powiem szczerze, że aż tak dokładnie tego projektu w tej chwili sobie nie przypominam. Natomiast akurat na tym odcinku, na którym ta alejka jakby dochodzi do te alejki, powiedzmy ta biegnąca od ulicy Łaziennej, która w tej chwili jest gruntowa oraz ta z kostki, gdzie one się łączą i dochodzą do schodów, ona tam jest jeszcze w relatywnie najgorszym stanie, także tylko ta interwencja będzie ewentualnie na tym króciutkim odcinku. Natomiast dalej ta alejka będzie jakby na całej powiedzmy 95% swojej długości czy 90, nie umiem w tej chwili tego określić, będzie alejką taką, jaką jest w tej chwili i nikt nie zamierza na ten moment tej alejki rozbierać. Jeżeli chodzi o wycinki drzew w parku, to szanowni państwo, no nikt nie jest szaleńcem i nikt nie będzie wycinał żadnych drzew w parku. Oczywiście doszło w tej chwili ostatnio do sytuacji wycięcia w takiej jakby w bezpośrednim sąsiedztwie parku. Jest to działka, no niestety prywatna, właściciela takiego no dosyć tutaj w mojej ocenie no trochę problematycznego, ponieważ my często musieliśmy no rzeczywiście tam swojego interesu troszkę dochodzić w kontaktach z tym panem. No niestety no uzyskał decyzję, te drzewa zostały wycięte, miasto Kalisz, samorząd miejski, urzędnicy miasta nie mieli z tą decyzją nic wspólnego. Dlaczego te drzewa zostały wycięte? Nie wiem, podejrzewam, że inwestor pozyskując tą działkę prywatny mierzy się tam, znaczy nosi się z zamiarem jakiejś tam inwestycji. Myślę, że wszystkie te działania, które on na tym terenie tam w obrębie parku podejmuje, przecież to jest bardzo atrakcyjna lokalizacja w Kaliszu pod różnego rodzaju działalność. Myślę, że są to takie pełzające działania, które prowadzą do tego, że w końcu pojawi się tam jakaś koncepcja zainwestowania na tym terenie. Zobaczymy, jak na ten temat wypowie się pani Matusiak, tutaj kierownik delegatury Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Także jeżeli będą wycinki, to szanowni państwo, jeżeli my byśmy przeszli się po parku, to można spokojnie zobaczyć takie drzewa, które nie mają żadnej wartości ani estetycznej, ani przyrodniczej. Są to takie samosiejki, które
rosną takie dosłownie pojedyncze, można to powiedzieć, konary bez drzew. Tam jest przecież w parku, szanowni państwo, żeby dobrze prowadzić tą politykę jakby wprowadzania nowej roślinności do parku, bo to jest bardzo ważne, że nasz park się niestety, szanowni państwo, starzeje. To jest najstarszy park miejski w Polsce. Wiele tych drzew było sadzonych na początku istnienia tego parku i my musimy zapewnić odpowiednią żywotność tego parku, tak żeby nasze dzieci, nasze wnuki miały gdzie chodzić i żeby ten park był nadal tym samym parkiem z taką bogatą zielenią. Dlatego są prowadzone cały czas nowe nasadzenia. To są w miejscach oczywiście uzgodnione, gatunek, miejsce, wszystko jest uzgodnione z panią konserwator zabytków. To są takie miejsca, które dają możliwość, że to drzewo będzie miało odpowiednie warunki do tego, do odpowiedniego i takiego rozrostu, bo pamiętajmy, że w parku miejskim, zwłaszcza takim jak ten kaliski, no to powinny być piękne, duże, dorodne drzewa, a nie jakieś tam rosnące takie samosiejki. Ja powiem szczerze, zajmujemy się tym parkiem jako tutaj powiedzmy włodarze miasta od 2 lat, no i widziałem tam pewne nieprawidłowości, ponieważ tych takich drzew, które rosną, taki dosłownie samosiejki, bo one nie wynikają, że tak powiem, z żadnego ani planu nasadzeń, ani nie wnoszą nic nowego, jest dosyć dużo i myślę, że można tę sytuację trochę poprawić. Natomiast tak jak mówię, nikt nie jest szaleńcem i nikt nie będzie wycinał drzew. Naszą intencją, i tu kolejny raz będę to powtarzał i chciałbym panią radną tutaj uspokoić, jest dosadzanie maksymalnej ilości drzew i w parku, i w śródmieściu, szanowni państwo. I chociażby w ramach tego projektu, który my dzisiaj, niebawem będziemy mieli już powiedzmy obowiązujący na płytę głównego rynku, prawie 30 drzew dosadzimy. Myślę, że jest to, można powiedzieć, takie epokowe wydarzenie, jeżeli chodzi o główny rynek. I powiem tylko tyle, że mimo że ta praca konkursowa, która jak była wybierana, ona rzeczywiście była tam również tu przez niektórych radnych uważana za betonową, za takie różne epitety, tutaj myślę, że bardzo niesprawiedliwe w stosunku co do tej pracy padały, ona wprowadza najwięcej zieleni do Śródmieścia i jest to zieleń ta najbardziej pożądana, która daje cień, która daje tlen, która daje kubaturę, która wprowadza odpowiedni klimat, a jednocześnie pokazuje tą wielkopolską tradycję wprowadzania drzew na główny rynek. Także jeżeli bardzo chodzi o te sprawy remontowe, mam nadzieję, że państwu radnym te sprawy... Przepraszam bardzo, panie prezydencie. Przedłużające się kwestie remontów ulicy Śródmiejskiej i Zamkowej. No oczywiście, szanowni państwo, kolejny raz niestety muszę to powtórzyć. Wykonawca miał pewne problemy związane z pandemią i tutaj na to tutaj nie ma, że tak powiem, silnego, tak, bo jeżeli wypada mu pracownik na kwarantannę i czy na izolację, i do tego jego koledzy z tej, powiedzmy, brygady, bo oni takimi brygadami pracują również, to jest bardzo ciężko to zapanować organizacyjnie nad taką sytuacją. Natomiast co do niedogodności, ja oczywiście zgadzam się z tymi i ciężko tutaj dyskutować z taką tezą, że wszystkie remonty dróg wiążą się z jakimiś uciążliwościami dla mieszkańców. Ja się oczywiście pod tą tezą podpisuję i tak jest zawsze. Mało tego, szanowni państwo, my rozpoczęliśmy w tej chwili realizację tej przebudowy drogi wojewódzkiej 450, która będzie ciągnęła się nie tylko w tym roku, ale również w
przyszłym i również będzie jakby generowała no niesamowite uciążliwości, nie tylko dla tych mieszkańców, którzy przy tej ulicy mieszkają, ale ze względu na to, że jest to droga wojewódzka, praktycznie dla całego miasta, ponieważ każdy, kto będzie chciał w te rejony tam jechać, no będzie jakimś objazdem jechał, w związku z tym ten ruch zwiększony będzie puszczony gdzieś pod oknami znowuż jakichś innych osób, natomiast inaczej się tego nie da przeprowadzić. Panie prezydencie, bo myślę, że o tych niedogodnościach związanych z drogą 450 sobie jeszcze porozmawiamy. Natomiast czy ma pan prezydent informację, kiedy jest planowany po prostu koniec remontu tej części, przede wszystkim ulicy Zamkowej? Prosiłbym tutaj o taką zwięzłą odpowiedź. Tak, panie przewodniczący, z informacji, które my posiadamy, remont planowany jest do końca kwietnia. Mają być te ulice skończone. Natomiast chciałbym tu jeszcze, że tak powiem, podkreślić jedną rzecz, że te niedogodności są, ale proszę zobaczyć, jak to wszystko jest prowadzone, że na dobrą sprawę są minimalne, ponieważ droga realizowana jest od, powiedzmy, początku do końca w takich drobnych odcinkach, zapewniając praktycznie ciągły ruch. Jest możliwość cały czas korzystania przez pieszych. Oczywiście samochodów nie ma i być nie może, skoro rzeczywiście wymieniana jest nawierzchnia. Także Zamkowa Śródmiejska, mamy takie zobowiązanie wykonawcy, że do końca kwietnia mają te roboty skończyć. I tak samo jeszcze tu jakby wyprzedzając pewne pytania, które mogą się pojawić, jeżeli chodzi o realizację inwestycji głównego rynku, to my również chcemy, aby te uciążliwości były jak najmniejsze, chociażby dla przedsiębiorców, dla osób, które prowadzą restauracje i no, nie ukrywam, że pewnie z niecierpliwością czekają na taki moment, że będą mogli tę działalność szybko niebawem może wznowić. Jak widzimy za oknem, pogoda się poprawia. Myślę, że będzie sprzyjała temu, by powiedzmy za 2-3 miesiące tych zachorowań było mniej i to poluzowanie takie gospodarcze doprowadzi do tego, że przedsiębiorcy będą mogli wznowić, znaczy restauratorzy będą mogli wznowić działalność. Bardzo na to czekają. My chcielibyśmy, żeby po tym ciężkim roku oni dostali możliwość odpracowania sobie, czy powiedzmy jakiejś takiej chociaż małej rekompensaty za ten okres, kiedy nie mogli działać. Mało tego, mieszkańcy myślę, że też będą bardzo spragnieni tych takich kontaktów i będą chcieli po prostu na rynek przyjść. Dlatego najprawdopodobniej będziemy chcieli, żeby sam główny rynek i płyta była robiona w tym największym zakresie jesienią. Natomiast w tym okresie tutaj powiedzmy letnim, może żebyśmy zaczęli od ulicy Kanonickiej, wykonywali część tych rzeczywiście robót takich sieciowych, może tą samą zabezpieczenie studni. Natomiast sam harmonogram realizacji nowego rynku będziemy ustalać po przetargu z wykonawcą w uzgodnieniu z radami osiedla, z mieszkańcami oraz z działającymi tam przedsiębiorcami, tak by te uciążliwości były jak najmniej odczuwalne. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Czy pani naczelnik chciałaby się odnieść, pani naczelnik Wydziału Edukacji, a propos mojego pytania dotyczącego kwestii związanych z arkuszami ocen i ewentualnym naborem? Postaram się odpowiedzieć, panie przewodniczący. Czy mnie słychać? Tak, słychać panią. Panie przewodniczący, szanowni państwo, państwo prezydenci, odnosząc się do kwestii wpisania do rejestracji w arkusz kuratoryjny dotyczący naboru do szkół ponadpodstawowych, wzięliśmy najbardziej realną opcję. Zanalizowaliśmy to bardzo dokładnie, tak jak pan prezydent powiedział, naprawdę dokonujemy wszelkich możliwych optymalizacji w zakresie wydatków na oświatę, robiąc wszystko, aby nie stracić na jakości edukacji, bo to jest dla nas bardzo istotne.
Zanalizowaliśmy to bardzo dokładnie, przede wszystkim na poziomie zeszłorocznego naboru i zainteresowania młodzieży do liceów ogólnokształcących, bo głównie tego dotyczyło pytanie pana przewodniczącego. W ubiegłym roku szkolnym, czyli w aktualnie trwającym roku szkolnym 2020-2021 uruchomiliśmy 26 oddziałów klas pierwszych w liceach plus jeden oddział w Liceum Sztuk Plastycznych, czyli 27 oddziałów i 24 oddziały w szkołach ponadpodstawowych zawodowych i technikach i szkołach branżowych. Czyli widzimy dosyć dużą, może nie dosyć dużą, ale widzimy zwiększenie tutaj uruchomienia tych oddziałów między liceami a szkołami zawodowymi. Rozmawiając z przedsiębiorcami, analizując tą sytuację, patrząc też na nabór, jak to wyglądało, że często te dodatkowe klasy uruchamialiśmy poprzez łączenie kierunków, czyli takie kierunki, które pół oddziału jest na przykład klasą w liceum ogólnokształcącym, klasą o profilu psychologicznym, pół oddziału z profilu artystycznym, czyli łączyliśmy te zespoły tak, żeby zagwarantować tym, którym zaoferowaliśmy, czyli młodzieży, realizację kształcenia, ale obserwujemy potem już w trakcie roku szkolnego przesunięcie tej młodzieży, czyli cały czas migrują i z liceum do liceum, między jednym a drugim liceum, między szkołami zawodowymi i doszliśmy do wniosku, że nie chcemy stanąć w kolejnym roku szkolnym przed takim samym dylematem, ale też patrzymy na to w dłuższym horyzoncie czasowym i rozmawiając ze szkołami widzimy również taką sytuację, że wydłuża się proces kształcenia młodzieży, bo teraz robimy nabór na 4-letnie liceum i część tych młodzieży, bo też potem my mamy informacje od rodziców, od młodzieży, chodzi na zmiany, część ma zajęcia gdzieś w piwnicach, bo po prostu musimy również uwzględnić, że w liceach po prostu nie będzie tyle miejsca, nie w każdym liceum będzie tyle miejsca. W związku z powyższym do arkusza na przyszły rok szkolny tego naboru kuratoryjnego będziemy wprowadzać 25 oddziałów, 24 oddziały ogólnokształcące plus jeden oddział Liceum Sztuk Plastycznych. W zeszłym roku mieliśmy 27, teraz 25, przy czym wprowadzamy w ofercie również 32 oddziały w szkołach zawodowych, zarówno technika, jak i branżowe szkoły pierwszego stopnia, bowiem również widzimy, że w momencie, kiedy dziecko nie dostaje się do liceum, bo często tak jest, że wybierając liceum, wybór drugiej szkoły, to jest właśnie na przykład zespół szkół ekonomicznych, czy zespół szkół gastronomiczno-hotelowych, jakieś technikum. Więc automatycznie widzimy, że przesuniemy tą młodzież i może nam się uda, i taka jest próba, przesunąć do szkół zawodowych. Więc odpowiadając na pytanie pana przewodniczącego, nie obawiamy się ucieczki młodzieży do innych liceów poza terenu miasta Kalisza, a raczej widzimy, że osiągniemy równowagę między szkołami zawodowymi w naszym mieście, a liceami. Liczymy, że to właśnie tak się zadzieje, bo po to też cały czas doskonalimy bazę dydaktyczną szkół zawodowych, aby odpowiedzieć na lokalne potrzeby przedsiębiorców. Mało tego, obserwujemy również, że po zakończeniu liceum ogólnokształcącego nie każdy z młodych ludzi idzie na studia, część wybiera szkoły policjalne i tak robi ten zawód technikalny, co też wydłuża proces kształcenia i w naszym mieście powoduje, że my udzielamy dotacje też dla tych szkół niepublicznych, policealnych, które nadają uprawnienia w poszczególnych kwalifikacjach technikalnych. Mamy nadzieję, że właśnie taka sytuacja nastąpi wyrównanie i na pewno młodzież, jestem przekonana, nie odpłynie do innego liceum, tylko właśnie przesuniemy ich do techników. Myślę, że to koniec końcem zweryfikują dane liczbowe, jeżeli chodzi o poszczególne klasy, poszczególne roczniki, z uwzględnieniem oczywiście procesów demograficznych. Dziękuję bardzo pani naczelnik. Ad vocem głos chciał zabrać pan radny Artur Kijewski, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja oczywiście całkowicie zgadzam się co do tych ścieżek, które są z asfaltem lub z tymi resztkami asfaltu, które zostały, tak w ogóle nie poruszam tego tematu. Cały czas tylko jedynie, tak jak pan prezydent wspomniał, mówię o tej części, która już jest z kostką.
Po prostu tu jest taka logika, że skoro coś jest dobrego, tym bardziej, że to jest to materiał też szlachetny, pestokostka granitowa, to nie jest jakiś tam substytut. Także myślę, że w tym momencie warto się zastanowić, póki jeszcze jesteśmy na etapie takim, kiedy możemy jakieś poprawki zrobić, a co do tych alejek z kostką, tym bardziej, żeby nie będzie to robione w tym roku, możemy tutaj jeszcze pewne rzeczy przedyskutować. To, bo to, panie prezydencie, to jest taka sytuacja, że ten projekt, on jest, rozumiem, pewne sytuacje są żywe. Gdybyśmy chcieli się trzymać, ja wiem, bardzo doceniam to, że to jest tak zwana mączka i cały ten podkład pod alejki jest najwyższej jakości, ale tam, gdzie coś już jest dobrze zrobione, warto zastanowić się, bo wtedy mamy oszczędności konkretne i możemy to w inne miejsce skierować. To jest raz. Dwa, myślę, że już mogliśmy się niejako przekonać po pewnym sezonie, jak wyglądają te alejki z tą mączką, to tam jakby kwestia, no są różne dyskusyjne. Po pierwsze się kurzyło, pewnie to musiało się jeszcze ubić, to jeszcze się ubije. Nie zawsze ta przepuszczalność była właściwa. I też kierowałam nam tam właśnie taka obawa, że na tych najbardziej uczyszczanych miejscach, gdzie jest kostka, warto ją zostawić, ponieważ zabezpiecza to poniekąd całe podłoże. Dlatego czasami warto być troszeczkę bardziej może w tym momencie praktycznym i skupić się na tym aspekcie praktyczności, bo gdybyśmy chcieli być rzeczywiście tacy bardzo tutaj związani z tradycją, no to chyba rozumiem, że domek szwajcarski nie będzie budowany metodami z XIX wieku i przy użyciu narzędzi, które były w XIX wieku, bo jest to na dzień dzisiejszy niemożliwe. I tutaj jakimś takim purystą nie można być. Dlatego ja podtrzymuję cały czas moje zdanie odnośnie tego, że warto się nad tym zastanowić. Mam nadzieję, że będę miał okazję z panem prezydentem jeszcze na ten temat porozmawiać, bo te akurat te części, z których mówimy z kostką, zostaną dopiero później ewentualnie robione. I na dzień dzisiejszy już teraz, korzystając z okazji, chciałbym z panem prezydentem się na taką rozmowę umówić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Elżbieta Dębska, ad vocem. Panie przewodniczący, ja jeszcze chciałam się zwrócić do pana prezydenta. Przede wszystkim dziękuję za to, cieszę się z tego zapewnienia pana prezydenta odnośnie drzew, bo jest to informacja bardzo ważna dla mieszkańców dopytujących o to. A moje pytanie jeszcze brzmi, ponieważ taka rewitalizacja, ja sobie zdaję sprawę, że to jest rozciągnięte bardzo w czasie, ale czy jest przewidywany jakiś okres czasowy, kiedy ten park będzie wyglądał ładniej? Dziękuję bardzo. Zanim udzielę głosu panu prezydentowi, jeszcze poproszę o głos pana radnego Leszka Ziąbkę, który też zgłaszał się z pytaniem. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szacowna rado. Ja mam pytanie w kwestii formalnej. Czy projekt zagospodarowania głównego rynku już doczekał się happy endu i został zatwierdzony przez Wydział Rozbudowy i będzie do wglądu? Czy są jakieś opóźnienia z tego względu, że czas ucieka i miał być już na początku lutego, już miał być po prostu zaakceptowany i nie wiem, czy są jakieś przedłużenia i kiedy ewentualnie projekt będzie już zaakceptowany i można będzie go ewentualnie też zobaczyć. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Kamila Majewska. Panie prezydencie, ja też mam zapytanie. Moje zapytanie dotyczy właśnie sytuacji, która tak naprawdę dzieje się też na terenie całej Polski. Mianowicie widzimy bardzo duży odpływ dzieci z religii. W związku z tym właśnie moje pytanie, bo myślę, że identyczną sytuację mamy również i w Kaliszu. Potrzebowałabym takich informacji w rozbiciu na poszczególne szkoły, jaka ilość dzieci w poszczególnych oddziałach uczestniczy w religii, a jaka jest rzeczywiście w poszczególnych oddziałach tak pełna liczba dzieci w poszczególnych właśnie klasach. Poza tym są klasy, bo tutaj widzę nawet po klasach moich dzieci, że czasami w lekcji na przykład religii uczestniczy z całej klasy 8 dzieci. I teraz, ponieważ nie widziałam do tej pory żadnej tutaj takiej, powiedzmy, reakcji urzędu miasta,
Dlatego moje zapytanie właśnie idzie w tym kierunku. Czy miasto rozważa poszukanie oszczędności nie na dzieciach niepełnosprawnych, bo takie mnie dochodzą tutaj niestety słuchy, ale tutaj będę chciała jeszcze w tym temacie zabierać na kolejnych sesjach mój głos. Natomiast czy rozważa na przykład połączenie klas, tak, poszczególnych, nie wiem, na poszczególnych poziomach klasy, nie wiem, załóżmy siódmej, ósmej, także i w liceach, tak, żeby w takich lekcjach religii uczestniczyło, powiedzmy, jednocześnie dzieci z trzech klas, gdzie ta liczba tych dzieci uczestniczących jest po prostu mała, bo porównując na przykład 8 dzieci, tak, na lekcji religii do lekcji chociażby języka na przykład angielskiego, w której uczestniczy 24 na przykład uczniów, tak, czy lekcji, nie wiem, załóżmy chemii, w której uczestniczy no, około 34 czy 35 uczniów, no to musimy zastanowić się, czy jest to dobra rzecz i czy tutaj nie powinny zostać podjęte jakieś działania. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy pan prezydent chciałby udzielić odpowiedzi na te pytania? Tak, oczywiście. Dziękuję, panie przewodniczący. Jeżeli chodzi o tę ostatnią kwestię, no to myślę, że tę odpowiedź pani radnej przygotujemy i myślę, że tutaj pani naczelnik będzie w stanie tamte wszystkie analizy, o które pani radna prosi, przygotować. Co do kwestii projektu na główny rynek, to z takich informacji wewnętrznych, które posiadam, nie chciałbym, żeby tutaj, że tak powiem, pracownicy wydziału jakąkolwiek presję odczuwali, ale wiem, że jutro ma być ta decyzja na pozwolenie na budowę wydana, czyli zakładam, że jeżeli nie jutro, to w najbliższych dniach. Natomiast projektant do końca lutego ma termin na przekazanie kompletu dokumentacji również z projektem wykonawczym, kosztorysem oraz specyfikacją. I dzisiaj z nim bezpośrednio rozmawiałem. Z tego co wiem, w poniedziałek przyjeżdża protokolarnie tę dokumentację przekazać. W związku z tym my od przyszłego tygodnia już intensywnie pracujemy nad przygotowaniem specyfikacji do przetargu. Jeżeli chodzi o to pytanie pani radnej, to ja myślę, że my będziemy kontynuować no takie gospodarskie podejście do kwestii pielęgnacji parku, czyli będziemy starać się w miarę możliwości budżetowych co roku jakąś taką fajną inwestycję poprawiającą no, sytuację w parku przeprowadzić. W tym roku są to te dwie alejki, tam będzie może rzeczywiście możliwość również wykonania remontu fragmentu nabrzeża. No to wszystko w tej chwili się jeszcze na brzegu prosty, to wszystko się jeszcze waży. Ja myślę, że jak dobrze przygotujemy się do tej inwestycji, myślimy również o może remoncie i wykonaniu nowego placu zabaw, ponieważ no jak park zacznie pięknieć, no to powinno być rzeczywiście takie no, fajne miejsce do tego, aby z tymi dziećmi rodzice mogli przyjść i miło spędzić czas. Także to też jest gdzieś tam w naszych w tej chwili rozważaniach. Na pewno będziemy myśleć również o toalecie takiej samo myjącej, która w przyszłym roku myślę, że powinna gdzieś tam jakby w otoczeniu samego, bo nie, oczywiście nie w parku, powstać. No do tego będziemy oczywiście cały czas pielęgnację zieleni prowadzić. Myślimy rzeczywiście o takiej pracy bezpośrednio na konkretnych takich sektorach, żeby no też nie zajmować się nagle całym parkiem, bo wtedy tego efektu nie ma, ale takimi wydzielonymi fragmentami parku się zająć i myślę, że już chociażby to otoczenie flory na wiosnę będzie wyglądało bardzo atrakcyjnie
i myślę, że mieszkańcy również to docenią. Zastanawiamy się nad kolejnością tych zadań. Ja myślę, że spokojnie będziemy w stanie do końca tej kadencji, czyli załóżmy, no bo na te przyszłe działania jeszcze na ten moment nie mamy wpływu. Natomiast do roku 2023 myślę, że w parku będziemy w stanie naprawdę dużo zrobić i ta zmiana będzie widoczna i będzie realna. Dziękuję bardzo panu prezydentowi. Szanowni państwo, przechodzimy do punktu 10. Wolne wnioski, oświadczenia i informacje. Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos? Jeżeli nie, przechodzimy do... Przepraszam, pan radny Artur Kijewski, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, chciałem zgłosić taki wniosek w związku z tym, że to jest dyskusją, która się pojawiła dotyczącą właśnie edukacji, a konkretnie spraw związanych tutaj z liczbą oddziałów i tak dalej. Chciałbym tutaj zgłosić taki wniosek do pana przewodniczącego komisji, do pani naczelnik, do pana wiceprezydenta, żebyśmy to na jakiejś komisji mogli omówić, bo też takie są pewne sytuacje, które dotyczą szkół również podstawowych, jakby chociażby pewne założenia, które są związane z określoną liczbą oddziałów. Mówię na przykład, mam tu na myśli pierwsze klasy dla danej szkoły podstawowej. Natomiast no jak co roku, nie wiem, może już jest, albo część słyszałem, że gdzieś tam się pojawia temat dotyczący, że dyrektorzy na początku chcieliby od razu więcej utworzyć oddziałów niż mniej więcej jakiś tego planu wynika, a to już mieliśmy taką dyskusję na komisji. Rodzi taki otóż problem, że jako radni, chciałem tylko przypomnieć, musimy dbać o wszystkie szkoły w Kaliszu, a nie o szkoły takie, które są bliższe naszemu sercu lub dalsze, i mając też na uwadze, że jakby pewne takie dysproporcje wpływają później na ogólną złą, niewłaściwą działalność systemu, a szczególnie problemy dla danej szkoły. Także myślę, że dobrze by było, gdyby pan przewodniczący Durlej i tu pani naczelnik również jakoś mogła nam przygotować taką informację, żebyśmy mogli to przedyskutować, bo chyba że nie będzie żadnego problemu i wszystko jest ok, to oczywiście jak najbardziej, ale no jakby tutaj zapytania pierwsze dotyczące szkół ponadpodstawowych no powodują, że warto by się nad tym tematem na komisji merytorycznej pochylić, porozmawiać i przedyskutować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Marian Durlej ad vocem. Oczywiście Artur tu poruszył tą kwestię tego naboru, tak? Jutro jest pierwsze spotkanie z dyrektorami, z panią naczelnik. Myślę, że to nie będzie ostatnie i oczywiście również na komisji te sprawy będziemy poruszać, także na pewno będziemy wszyscy do informacji. Mam nadzieję, że pan przewodniczący na tej komisji chociażby spotkaniu czy jakiś coś będzie miał informację jako pierwszy. Może tak. No to się cieszę, że pan przewodniczący odnawiedzi spotkanie. Dobrze, tak, na pewno będę. Dziękuję bardzo. O głos poprosił pan radny Leszek Ziąbka, proszę. Tak, panie przewodniczący, panie prezydencie, szacowna rado, ja chciałem tylko poinformować, że w dniu dzisiejszym odbyło się w Archiwum Państwowym w Kaliszu spotkanie dotyczące stałego upamiętnienia żołnierzy Brzy Wyklętych. I jak ten pomnik będzie wyglądać, jaka forma można zobaczyć w mediach społecznościowych i też po prostu w kaliskiej prasie. Organizatorami było oczywiście Archiwum, Stowarzyszenie Prokalicja oraz Stowarzyszenie Archiwistów. Chciałem również wszystkich zaprosić na 1 marca z okazji Pamięci Dni Żołnierzy Wyklętych na godzinę 11 na ulicę Łódzką 2, gdzie można będzie oddać hołd osobom, które walczyły za naszą wolność. To będzie o godzinie 11, także jeśli ktoś, mam nadzieję, wszyscy mamy taką potrzebę patriotyczną, to zapraszam o godzinie 11. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. O głos prosiła jeszcze pani naczelnik Wydziału Edukacji. Proszę.
Bardzo dziękuję. Ja tylko dwa słowa odnośnie zapytania pani radnej Majewskiej. Ja jak najbardziej tutaj przygotujemy to szczegółowe zestawienie, tak jak pan prezydent Kinastowski wskazał, ale tylko dwa słowa dopowiem, bo ogólne w skali miasta myśmy już badali ten temat, bo ten temat ostatnio dosyć dużo zajmuje czasu w sferze publicznej. I tak myślę, że też warto tutaj powiedzieć te dwa słowa komentarza. Mianowicie w aktualnym roku szkolnym na blisko 60 tysięcy uczniów, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych, przeszło 11 tysięcy uczestniczy w lekcjach religii. Oczywiście to są lekcje online z różnym efektem i my mamy tego świadomość, natomiast deklarację taką złożyło i w jakim stopniu rozliczają się z tego obowiązku uczestnictwa. Co do tego łączenia lekcji religii na poziomie, bo my oczywiście my mówimy o poziomie, czyli klasy pierwsze możemy łączyć z klasami pierwszymi, klasy drugie z klasami drugimi, czyli nie możemy też, bo trzeba pamiętać o tym, że też pewne treści są do przeanalizowania z podstawy programowej, to zdecydowanie również działamy w tym kierunku. Raczej to dotyczy temat szkół ponadpodstawowych i w tych szkołach, gdzie jest to możliwe, czyli zbudowanie zespołów międzyoddziałowych na lekcjach religii, to już w tym bieżącym roku szkolnym jak najbardziej czynimy, jeśli jest taka możliwość, to to się dzieje. Także bierzemy również te kwestie pod uwagę. Oczywiście konsultujemy to również z katechetami, bo trzeba wziąć pod uwagę, że też do pełnienia funkcji katechety czy prowadzenia zajęć religii niezbędna jest misja kanoniczna i uzgodnienia w tym temacie również prowadzimy bezpośrednio, dyrektorzy prowadzą z poszczególnymi duchownymi. Dziękuję bardzo. Jeśli mogę tutaj zabrać też słowo ad vocem. Pani naczelnik, jeśli bym prosiła o dane, to nie dane z początku roku, czyli dzieci, które deklarowały, bo ja wiem, że dzieci rezygnowały także w trakcie roku, ale poprosiłabym o zebranie takich danych na dzień po prostu dzisiejszy, dobrze? Dobrze, poprosimy panią naczelnik o to, żeby pani przewodniczącej przekazała takie dane. Szanowni Państwo, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w tym punkcie? Jeżeli nie, przechodzimy do punktu 11, punkt obywatelski. Żadna organizacja nie poprosiła o udzielenie głosu w dniu dzisiejszym. W związku z tym przechodzę do punktu 12. W związku z wyczerpaniem porządku obrad zamykam posiedzenie 36 sesji. Następna 37 sesja odbędzie się 25 marca 2021 roku o godzinie 14. Dziękuję Państwu radnym, dziękuję Paniom z kancelarii, dziękuję Pani mecenas, dziękuję Panom z obsługi i Panom, którzy umożliwili nam transmisję. Dziękuję bardzo. Do widzenia.